Cześć, z tej strony ja, Anna Salwa, trenerka zdrowia. Witajcie serdecznie w Keto Q&A, czyli moich odpowiedziach na Wasze pytania zadawane w komentarzach. Zapraszam na odcinek. Przerabiam właśnie kurs o redukcji na keto. Fajnie mi wszystko usystematyzował w głowie. Stosuję się do zaleceń, korzystam z przepisów, wrapy są super i widzę efekty. Dziękuję. Waga znów ruszyła w dół, podobnie jak obwody. Magdo, bardzo się cieszę, że kurs spełnia Twoje oczekiwania i bardzo mi miło, jak dostaję od Was właśnie takie opinie, bo nie ukrywam, że nie tylko mnóstwo czasu, ale także właśnie mojej wiedzy i serducha włożyłam w te kursy. Jeżeli ktoś jeszcze jest zainteresowany, to w opisie filmu są linki do moich kursów o redukcji, czyli schudnij na keto, i o keto adaptacji, czyli keto start. I jeżeli oglądacie ten film dziś, czyli mniej więcej w czasie, kiedy go nagrywałam, to jeszcze do końca tygodnia trwa promocja z okazji Dnia Kobiet na moje kursy, a także jadłospisy, które są w sklepie. Ale wróćmy do pytania od Magdy. Czy jeśli można jeść wszystkie kiszonki, bo fermentacja załatwia sprawę, to czy dotyczy to też żurku z własnego zakwasu? Drugie pytanie też dotyczy fermentacji, jak jest z kombuczą, bo jest w smaku słodka. Dosypujemy cukier, ale grzybek fermentuje go. Dzięki temu teoretycznie można, więc w takim razie jak to się ma do piwa, które przecież też jest efektem fermentacji. Czyli mamy trzy tematy. Żurek, kombucha i piwo. I na te wszystkie trzy składniki jest tak naprawdę miejsce w naszym żywieniu, w naszej keto diecie. Tylko to wszystko zależy też od tego, na jakim etapie adaptacji jesteśmy. Jeżeli chodzi o żurek, to jakby można go w różny sposób przygotować i tutaj z czego on tak naprawdę będzie i z czego ten zakwas będzie, czy to będzie glutenowe nawet, czy bezglutenowe, bo na przykład będzie to zakwas gryczany, nie ma tak naprawdę większego znaczenia, no chyba, że danej osobie jakiś produkt nie służy. Tak samo jeżeli chodzi o kombuczę czy piwo, to jeżeli kupujemy już takie gotowe, to w prosty sposób możemy sprawdzić właśnie ile tam jest tych gramów węglowodanów. Zazwyczaj w kombuczy i w piwie te ilości są podobne, to jest od 3 do 5, 6 gramów na 100 ml, więc tak naprawdę spokojnie takie wartości jakby u osoby już zaadaptowanej się mieszczą. Kwestia jest tego typu, że jeżeli robimy sami, nie wiem, kombuczę na przykład, czy ten żurek, no czy może ważymy piwo, no to wtedy nie do końca mamy taki 100% kontrolę nad tą fermentacją i w takim wypadku no nie możemy tak idealnie określić, ile rzeczywiście tych węglowodanów tam zostało. Natomiast to też nie powinno być problemem i mamy poza tym fantastyczne narzędzie, jakim możemy sprawdzić, czy po prostu dany produkt nas wyrzuca z ketozy, czy nie, czy nam służy, czy nie. Jest to glukometr, którym możemy sobie zmierzyć zarówno ciała ketonowe i tutaj najlepiej następnego dnia rano zobaczyć po prostu, czy nas to nie wyrzuciło z ketozy, bo nawet jak tymczasowo jakaś większa ilość węglowodanów podniesie, jakby sprawi, że te ciała ketonowe się obniżą, no to nie znaczy, że to jest coś złego i jeżeli następnego dnia rano jesteśmy w ketozie, to wszystko jest ok. A druga sprawa, glukometr właśnie, który nam sprawdzi poziom glikemii. Czyli jeżeli nasz cukier tam po prostu po tym wypiciu czy zjedzeniu czegoś nie skacze w górę, to raczej wszystko jest w porządku. No na pewno kombucha jest zdrowszym wyborem niż piwo i też nie wszystkim piwo służy i czasem nawet ta sama ilość węglowodanów w kombuczy i w piwie może się dla nas indywidualnie różnić i po piwie będziemy mieć wyższy na przykład skok cukru albo będziemy się gorzej czuć. I właśnie to samopoczucie to jest też coś, do czego ja bardzo często się odnoszę, bo jeżeli dobrze się czujesz jedząc dany produkt i nie masz takiego zjazdu, no to prawdopodobnie wszystko jest ok. I wszystkie te kiszone produkty i różnego rodzaju kiszonki możemy sobie spokojnie spożywać. Kolejne pytanie jest od Olimpii. Jak zwykle kopalnia wiedzy, za którą dziękuję, a mogłabyś proszę powiedzieć trochę więcej o poście, jak to z nim jest, robić jeden na konkretne 5-7 dni, czy lepiej krótkie, a częściej i jak to jest z ćwiczeniami i wysiłkiem fizycznym podczas postu, ćwiczyć czy nie ćwiczyć? Moja droga, to zależy wszystko od tego tak naprawdę, co chcemy postem osiągnąć, a też zależy to od tego, w jakim jesteśmy stanie, jeżeli chodzi chociażby o nasze zdrowie. I oczywiście pomijając osoby, które pościć nie powinny ze względu na przykład na bardzo duże problemy hormonalne, czy bycie w ciąży, czy nie wiem, epizody hipoglikemii i tak dalej, to o tym są osobne filmy u mnie na kanale, kto może, a kto nie powinien pościć, to
posty dłuższe są dobre, natomiast na pewno są obarczone większym ryzykiem i możemy się gorzej czuć, jeżeli coś pójdzie nie tak. Dlatego też takie krótsze posty są na pewno takie bardziej, powiedziałabym, bezpieczne pod tym kątem, że tam niewiele się może zadziać złego, a i tak ta autofagia zachodzi. I takie robienie postów na przykład 24-godzinnych raz w tygodniu jest fajną sprawą. Sam IF, czyli poszczenie te przynajmniej 12-14 godzin w ciągu nocy i przez część dnia, też jest ciekawym rozwiązaniem. Natomiast dłuższy post daje nam też inne korzyści. Macie mój film o moim 3-dniowym poście na YouTubie, gdzie właśnie mówię o tym, jak to wygląda też pod kątem właśnie tego zbadanego resetu układu immunologicznego. Więc to też taki dłuższy post ma trochę inne też dobre właściwości, natomiast też podeszłabym do tego bardzo indywidualnie, bo mój przykład, jakby robiłam nieraz takie kilkudniowe posty i dobrze się na nich czułam, ale nieraz było tak, że po prostu zaczynałam posty już po 24 godzinach, czułam się źle i po prostu słuchałam swojego organizmu i ten post przerywałam, więc tak naprawdę to naprawdę zależy, w jakiej też w danym momencie kondycji jesteśmy. I jeszcze Olimpia pyta o wysiłek fizyczny. Uważam, że nie powinniśmy się przeforsowywać, bo za duży wysiłek fizyczny nie będzie dobry, bo będzie za dużym stresorem już przy tym samym stresorze, jakim jest post w danym momencie. Ale też nie powinniśmy leżeć do góry brzucha, więc taka umiarkowana aktywność fizyczna jest jak najbardziej wskazana i też dopasowana właśnie do tego, w jakim jesteśmy stanie zdrowia czy sprawności fizycznej i jak się w danym momencie czujemy. I mamy też jedno pytanie jeszcze od Zuzanny, które właśnie z tym postem jest powiązane. I tutaj taka historia od Zuzanny, myślę, że warto jeszcze ją przedyskutować. Witam serdecznie, jestem na keto od 2 lat i czuję się wspaniale. Jednak podczas postu w 42 godzinie jego trwania, gdy wstałam rano, poczułam się bardzo osłabiona, mdliło mnie, zmierzyłam glukozę i wskazała 52 mmol, a ketony 3,2. Nie miałam siły wstać, zrobić sobie coś do jedzenia, więc aby troszkę nabrać sił, zjadłam troszkę jogurtu naturalnego, ale nie pomogło. Wręcz zwróciłam go dopiero po tym, mi przeszło i zrobiłam sobie coś porządnego do jedzenia. Czy to oznacza, że nie powinnam robić takich długich postów? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź. No właśnie, Zuzanna opisuje swoją historię. Jest to dokładnie podobne do tego, co ja Wam mówiłam, czyli jakby ja wielokrotnie robiłam długie posty, ale był taki dzień i to nieraz się zdarzyło, że po prostu wiedziałam, że takiego dłuższego postu nie jestem w stanie zrobić. Może to też u kobiet być związane z dniem cyklu, może to być związane z jakimiś innymi czynnikami, być może jakąś infekcją, która nas łapie, o której nie wiemy, a czasem po prostu nasz organizm, uważam, zazwyczaj dobrze podpowiada nam, czy taki post jest dla nas wskazany, czy nie. Natomiast może to być też tak, że u Ciebie ta glikemia była 52 mmol. Ja, będąc na keto, nieraz mam takie poziomy i czuję się dobrze. Natomiast jest to już taki dość niski poziom glukozy. No, przy wysokich ciałach ketonowych i tym, że pościmy, jest to dość normalne. Natomiast być może u Ciebie to już to troszeczkę świadczyło o hipoglikemii, w którą wpadałaś i dlatego takie objawy. Chociaż po 2 latach na diecie ketogenicznej no raczej epizodów takich hipoglikemii nie mamy. Więc nie jestem w stanie, Zuza, powiedzieć, czy u Ciebie takie długie posty w ogóle nie są wskazane, no bo to nawet nie było 48 godzin, czyli nie były to nawet 2 dni, więc nie był to jakiś bardzo wydłużony post. Natomiast na pewno na ten moment nie było to dobre, więc podjęłaś dobrą decyzję wychodząc z niego. Ale jeżeli będziesz się dobrze czuła, jeżeli chcesz spróbować raz jeszcze, to być może najpierw zrób sobie, jeżeli jakby nie masz pewności, jakiś komplet badań, sprawdź to, czy wszystko jest okej i po prostu możesz spróbować mieć do tego jeszcze jedno podejście, bo tak jak mówię, czasem po prostu nie jest to najlepszy moment, ale też nie powinniśmy ryzykować swoim zdrowiem i jeżeli widzimy, że podczas jakichś dłuższych postów nie czujemy się dobrze, to po prostu ich nie róbmy. Tym bardziej, że na keto, jakby jeżeli chodzi o autofagię i takie oczyszczanie się na poziomie komórkowym, to te procesy i tak zachodzą, nawet jeżeli nie mamy jakichś długich postów, więc o tym też pamiętajcie. Kolejne pytanie od Mateusza. Witam. Mam pytanie właśnie o insulinooporność. Zakładając, że ktoś ma stwierdzoną, przechodzi na dietę keto, jaki czas musi upłynąć, żeby nazwijmy to organizm się zresetował i insulinooporność wróciła do normy, jeśli tak to można określić. Czy jest to na przykład po miesiącu, czy raczej na efekty trzeba poczekać rok? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
Mateuszu, możemy wręcz powiedzieć, jakby tak terminologicznie, że insulinooporność można wyleczyć. Tego nie możemy już powiedzieć chociażby o cukrzycy, bo tam można doprowadzić jakby do remisji, ale raczej już tego nie wyleczymy. Natomiast insulinooporność, tak, możemy wyleczyć. Jak długo to trwa, to tutaj mamy dwie kwestie. Po pierwsze, jak szybko poczujemy się lepiej, czyli na przykład przestaniemy być ospali po posiłku, no to to może zajść bardzo szybko, bo jeżeli przechodzimy ketoadaptację i odstawiamy jakby większą ilość węglowodanów, to już na samym początku obserwujemy poprawę w samopoczuciu. Ale jakby kolejną sprawą jest to, kiedy możemy wrócić do węglowodanów, bo przypuszczam, czy też, że też po części o to pytasz. Więc tutaj zazwyczaj ten czas jest dłuższy i tak summa summarum, raczej przy insulinooporności, nawet jeżeli jakby te parametry nam się obniżą, to tak czy inaczej duże ilości węglowodanów już nigdy nie będą nam służyć. Natomiast jakby pod kątem takiego powrotu do zdrowia i chociażby obserwowania obniżających się parametrów, czy to glukozy we krwi, czy insuliny, to z mojego doświadczenia z pracy z moimi podopiecznymi, muszę Wam powiedzieć, że to jest różnie, ale rok to już naprawdę jest bardzo długi okres czasu. Zazwyczaj ja pracuję z moimi podopiecznymi kilka miesięcy i w ciągu tych kilku miesięcy widać już zdecydowaną różnicę. Jeżeli na przykład ktoś trafia do mnie, robimy badania na początku, potem przechodzimy ketoadaptację, to zazwyczaj po 3 miesiącach robimy badania kontrolne. I u większości osób insulina z tych dwupunktowych wartości już wchodzi na jednopunktowe, czyli można powiedzieć, że praktycznie no, nie ma problemu. I zazwyczaj większość osób bardzo dobrze się czuje już po paru tygodniach. To też oczywiście zależy od tego, jak bardzo jest zaawansowana ta insulinooporność, ile ona trwa i czy są jakieś choroby współistniejące. No ale naprawdę na keto w większości przypadków dobrze reagujemy, jeżeli chodzi o insulinooporność. Natomiast tak jak mówiłam, to jak szybko możemy zacząć robić ładowanie węglowodanów, wprowadzać większe ilości węglowodanów, to już bardzo zależy. Polecam poczekać przynajmniej te 2-3 miesiące i po prostu spróbować, jak nasz organizm reaguje na węglowodany. Czyli po pierwsze zbadać sobie właśnie poziom cukru, zrobić tak zwaną domową krzywą cukrową, czyli zbadać sobie przed zjedzeniem węglowodanów, godzinę po, 2 godziny po. Następnego dnia rano też można to zbadać albo zmierzyć sobie następnego dnia ciała ketonowe i zobaczyć jakby co się dzieje w organizmie. I też oczywiście, podkreślam po raz kolejny, obserwować swoje objawy, bo jeżeli zjesz taki posiłek węglowodanowy i po prostu zasypiasz przy stole, no to znaczy, że jeszcze Twoja elastyczność metaboliczna nie wróciła i na ten moment lepiej będzie jednak tych węglowodanów nie ładować, pod kątem zdrowotnym oczywiście. I ostatnie pytanie od Rozali. Czym różni się dieta keto od LCHF? I tu je się dużo tłuszczu. Moja droga, tak naprawdę niekoniecznie musimy jeść jakieś ogromne ilości tłuszczu na keto, żeby pozostawać w ketozie, bo właśnie to jest różnica. LCHF, czyli low carb, carbs high fat, czyli dieta niskowęglowodanowa, wysokotłuszczowa. Do niej zalicza się dieta ketogeniczna, ale nie każde LCHF musi wprowadzać nas w stan ketozy. Mówiąc prostymi słowami, przyjmuje się, że na LCHF jemy do 100 g węglowodanów. Jeżeli będziemy jeść 100 g węglowodanów, jest to LCHF, natomiast nie wprowadzi nas to w stan ketozy, czyli nie jesteśmy w ketozie, więc nie jest to dieta ketogeniczna. Jeżeli jemy 80, prawdopodobnie też nie. Natomiast jeżeli jemy już 50 czy na przykład 30, jest to LCHF, natomiast dodatkowo uzyskujemy efekt stanu ketozy, wytwarzania się w naszym organizmie ciał ketonowych. Tym sposobem jest to dieta ketogeniczna i tak pod kątem takiego rozróżnienia to jest to najważniejsza różnica, czyli na keto z założenia my mamy ciała ketonowe we krwi i do tego dążymy z różnych przyczyn i pobudek. Więc nawet jeżeli chcemy być na po prostu wyższych węglowodanach, znaczy wyższych, typu właśnie ta górna granica 100 gramów, to najpierw należałoby je zredukować, przejść ketoadaptację i wtedy na keto możemy też jeść tych węglowodanów więcej. I jeszcze to odniosę się do tego jedzenia dużej ilości tłuszczu. No, jak patrząc na standardową dietę, gdzie tego tłuszczu jest czasem
15, czasem 20, a 25, max 30%, no to rzeczywiście tutaj zazwyczaj powyżej 50% to są tłuszcze, nawet powyżej 60%. Natomiast czasem też możemy jakby przy redukcji zmniejszać ilość tego tłuszczu, czy mieć deficyt kaloryczny, więc wcale nie trzeba się tym tłuszczem objadać, żeby w tej ketozie pozostawać. I ja nawet jakby już komponując swoje posiłki, nie widzę tego, że ja po prostu tam to wszystko obcieka tłuszczem, bo to wcale tak nie musi wyglądać. Wcale nie musimy jeść dużo, nie wiem, tłustego mięsa, serów i tak dalej, bo mamy bardzo wiele takich produktów, które są same w sobie bogate w tłuszcze, na przykład orzechy, na przykład awokado, jajka, ryby i wtedy jakby, no nie wiem, na talerzu po prostu nie pływa nam wszystko w tłuszczu i tylko wygląda to tak całkiem, powiedziałabym, normalnie, po prostu. No dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam za dziś i zapraszam w kolejny piątek na kolejną porcję Waszych pytań i moich odpowiedzi. Pozdrawiam ciepło, do zobaczenia, cześć!